Wielu bramkarzy w Ekstraklasie próbowało zatrzymać strzały Marcina Robaka z 11 metrów i im się to nie udawało. Tobie się udało? Jaką metodą? Na pewno trenujemy na co dzień, gdzieś tam czasami bronię strzały Marcina. No, instynkt pomógł i obroniłem w końcu. Dobrze, że to mecz sparingowy i mam nadzieję, że w lidze Marcin się nie pomyli. Od początku chciałeś się rzucić w ten róg przy uderzeniu Marcina, czy tak właśnie instynktownie zadziałałeś? Tak, pomyślałem, że w ten róg właśnie pójdę i tam dzisiaj strzelił na całe szczęście. Jak ty ocenisz ten mecz sparingowy? 90 minut rozegrałeś się w drużynie rezerw. No i 90 minut bez straty gola. To z twojej perspektywy najważniejsze. No tak, dokładnie. Celem na każdy mecz jest zachowanie czystego kąta z pozycji bramkarza. No i udało się to, więc jestem z siebie zadowolony dzisiaj. Taki mecz to chyba dobra forma pokazania się trenerowi Nenadowi Bielice. No na pewno, tym bardziej, że z chłopakami trenuję na co dzień i tutaj dzisiaj okazja pokazania się i trenerowi, i zawodnikom, kolegom z drużyny, także na pewno oceniam to pozytywnie dzisiaj. STS, zakłady bukmacherskie, sponsorem strategicznym Lecha Poznań.